16 listopada ubiegłego roku patrol milicji znalazł w rowie w Bronowicach ciało nieznanego chłopca. Przyczyną zgonu było uderzenie w głowę. To pan? Najpierw były wątpliwości, ale jak zabił tego chłopaka rok temu, to już byliśmy pewni. Wiesz, jakiego narzędzia używa? Nie uwierzysz. Normalnego młotka takiego ze sklepu. Po raz pierwszy w historii kryminalistyki zastosowano prawdziwych rozmiarów przestrzenny portret pamięciowy sprawcy. Jest to ewenement na skalę światową. A co pan myśli o tym, co się teraz dzieje w mieście? O mordercy? Myślę, że jego los jest przesądzony. Muszę zrobić fotoreportaż sportowy. Ty podobno jesteś najlepszy. Najlepszy w Krakowie. Komenda wojewódzka MO powołała grupę operacyjną o kryptonimie Czerwony Pająk. Uderz. Nie zapytasz, z kim idę? Baw się dobrze. Pewnie uderzy mnie w potylicę. Tak pan to robi, prawda? A co gdybym to ja zabił tego chłopaka na festynie? Mógłbyś mojego naczelnego załatwić. Była najlepsza. Pan jej nie zna.